Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam moje prezenty urodzinowe. Od razu mówię, jeśli kogoś ten film, rodzaj takiego filmu uraża i czuje się tutaj jakoś źle, możecie z tego wyjść, ja Wam nie każę oglądać tego filmu, także jeśli komuś nie pasuje i ma potem pisać niemiłe komentarze, że się chwalę i tak dalej, po prostu niech teraz szybko wyjdzie z tego filmu. Bardzo się cieszę, że ze mną dalej zostaliście, mam nadzieję, że tutaj już nikt nie ma takiej opinii o tym filmie, jakiejś takiej negatywnej. Ja bardzo lubię oglądać te filmy i nie wiem, jakoś te filmy zawsze mi się podobają, fajnie tak kojarzą, dają mi dużo inspiracji na prezenty dla innych i tak dalej. I tu naprawdę nie ma tutaj na celu ani się przechwalać, ani nic. Po prostu stwierdziłam, że chcecie zobaczyć ten film, to proszę bardzo. Ja uwielbiam oglądać takie filmy, także stwierdziłam, dlaczego by nie nagrać do siebie na kanał takiego filmu. Ja urodziny miałam 22 grudnia, były to moje 17 urodziny. Teraz rocznikowo, uwaga, mam 18 lat, bo ja wiem, że była wielka drama na pół internetu, no dobra, przesadziłam, na pół mojego internetu, z którego ja korzystam. Po prostu była taka drama, że ja kłamię, ile mam lat, że w ogóle jestem jakiś rocznik 9-8, nie jestem rocznik 9-7 i mam rocznikowo 18 lat. Natomiast jestem z grudnia, także prawie cały rok do tyłu mam, ale ja się z tego oczywiście cieszę, tutaj mnie nic nie martwi. I słuchajcie, to co Wam chciałam powiedzieć, imprezę jeszcze, którą wyprawiałam na swoje 17 urodziny, robiłam miesiąc później, a miesiąc po grudniu jest już to kolejny styczeń, zarazem kolejny nowy rok i po prostu było to w nowym roku, w 2015 robiłam swoje 17 urodziny. Oczywiście tutaj dużo osób poczuło się urażonych, oszukanych i tak dalej, no ale trudno. To już niestety ich problem. Ja urodziny wyprawiałam z Magnus, czego możecie, mogliście widzieć na Instagramie czy na Asku, gdzieś tam dawałyśmy zdjęcia. Także tam możecie sobie zobaczyć kilka zdjęć. Chciałyśmy, aby ta impreza była bardziej taka prywatna i uprzedzając Wasze pytania i Waszą ciekawość zaspokoję tutaj. Tak byli na naszych urodzinach youtuberzy. Nie chcemy Wam mówić, którzy dokładnie byli youtuberzy na naszych urodzinach, dlatego że to były po prostu nasze takie prywatne urodziny i nie przyszli tam jako youtuberzy, a raczej jako nasi znajomi, przyjaciele. Niektórych możecie widzieć na zdjęciach, ale to nie są wszyscy. Po prostu jakoś tak nie mamy potrzeby z Wami się tym dzielić i chciałybyśmy, żeby zostało to w naszej takiej bardziej sferze prywatnej. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie życzenia, które zostały mi złożone miesiąc później, jak mówiłam, że robię tą imprezę, czy tego właśnie 22 grudnia ubiegłego roku. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Bardzo wszystkim dziękuję za paczki urodzinowe, prezenty i tak dalej. Ogólnie ja urodziny mam blisko bardzo świąt, także niektóre prezenty są takie świąteczne, urodzinowe, ale w tym roku nie było ich dużo. Zbierałam na coś i po prostu w innej formie przyjęłam swoje prezenty. A jedyny taki duży, duży prezent jest to iPhone 6, którego dostałam od rodziców. Już wiele z Was wyczaiło oczywiście i dostałam mnóstwo, mnóstwo pytań. I tutaj też Was proszę o żadne komentowanie, abyście nie komentowali właśnie tego mojego wyboru. Ja kocham iPhony i uważam, że to są najlepsze telefony i to jest mój wybór. Dziękuję, że uszanowaliście moją decyzję. Nie potrzebuję tutaj zbędnego gadania, że rodzice kupili mi taki prezent czy taki. Jestem bardzo im wdzięczna za ten prezent. Ja mam taki wielki prezent od jednego youtubera, na pewno ogląda ten film, ale nie powiem Wam od kogo. Ktoś się zabawił w dekoratora mojego pokoju, dlatego że dostałam dwie przepiękne poduszki szare. Jedna jest w takie kwiatuszki, druga w takie listki. Może tą w listki tutaj położę, będzie ładnie wyglądać, a tą sobie położę tutaj obok. I to są właśnie poduszki do mojego pokoju, które oczywiście bardzo, bardzo pasują do mojego szarego pokoju i bardzo za nie dziękuję. Stwierdziłam, że się do Was przesunę, żebyście lepiej widzieli te prezenty. I tutaj dostałam prezent od mojej Martyny kochanej i słuchajcie, o matko, kupiła mi dużo czekolad, a ja teraz nie mogę jeść czekolad, bo nie mogę. Nie chcę Wam mówić, dlaczego nie mogę, ale tutaj mam piękną, piękną, znaczy każda czekolada dla mnie jest piękna, przepyszną Oreo, tą dużą taką Milkę. Tutaj mam Bubbly White i z Dejmami, na pewno je zjem kiedyś tam, jak już będę mogła jeść te czekolady.
Dla mnie słodycze to naprawdę najlepszy prezent. Następnie jest tam takiego pięknego, kolorowego lizaka w kształcie serca i przepiękne perfumy z Zary. One są z tej nowej kolekcji. Już Wam pokażę, jak one wyglądają, bo tej nazwy nie będę Wam tutaj kaleczyć. Wyglądają one tak, ja ich bardzo dużo już zużyłam. I tutaj jest właśnie ta taka pompka, którą po prostu ściskać i pięknie się rozprzestrzeniają perfumy. One są piękne, pięknie pachną i naprawdę uważam, że perfumy to jest świetny prezent. Jeśli kogoś znacie albo jesteście po prostu dziewczyną i dziewczyna dla dziewczyny, kupuję, bo naprawdę Martyna trafiła w mój gust i bardzo, bardzo mi się te perfumy podobają. Następnie od mojego kolegi dostałam książkę i wciąż ją kocham. Oglądałam oczywiście film, klasyk, no i zobaczymy, jaka będzie książka. Ja ogólnie książek nie czytam i to jest bardzo gruba, ale przekonam się na pewno do niej, spróbuję, więc zobaczę, czy książka będzie tak samo fajna jak film. Kolejny świetny prezent i naprawdę, jeśli nie macie pomysłu, są w centrach handlowych takie stoiska, które się nazywają, akurat tutaj jest prezent marzeń, mój wymarzony prezent, czy najlepszy prezent, czy nie wiem, jak one tam, prezent dla ciebie, czy coś takiego. Są takie stoiska, na których możecie znaleźć takie nietypowe prezenty i kupić po prostu sobie jakiś tam karnet na różne, naprawdę przeróżne rzeczy. Ceny są od kilkudziesięciu złotych do nawet kilku tysięcy, a nawet kilkunastu, widziałam, są takie rzeczy za kilkanaście tysięcy złotych. Ja dostałam właśnie taki prezent marzeń i tutaj dostałam od mojego kolegi i jego dziewczyny naukę pole dance, także jestem bardzo zadowolona z tego prezentu, jest naprawdę to świetny prezent i ja się z niego bardzo, bardzo cieszę i uważam, że właśnie jeśli nie macie pomysłu na prezent, co takiej osobie kupić, to naprawdę to jest świetny prezent i ja nie wiem, ja się bardzo cieszę, jestem podekscytowana, muszę teraz troszeczkę czasu znaleźć i na pewno pójdę na tą lekcję. Następny prezent jest to Lulu, które naprawdę nigdy nikomu się nie znudzi, ja mam już chyba z 5 w swojej kolekcji i dostałam oczywiście kolejną na swoje urodziny, 17, mam tam chyba na 16 czy nawet 15 dostałam urodziny kiedyś już i mam przepiękne złote serduszko na różowej wstążce i tutaj jest napisane Happy Birthday, a z drugiej strony są inicjały imion właśnie dziewczyn, od których dostałam tą bransoletkę, jest przepiękna i ja ją uwielbiam, ją tu zaraz założę, o. Uwielbiam ją, jest naprawdę bardzo ładna i ja lubię to nie największe, tylko to średnie serduszko, najbardziej takie właśnie złote. Następnie od Sary Saruskiej dostałam paletkę Naked Basics, bardzo już ją dawno chciałam dostać, jest ona przepiękna, przecudowna i bardzo, bardzo mi się podoba. Już jej trochę używałam, także troszeczkę jest używana, bo już ją dostałam jakiś miesiąc temu właśnie, jak miałam urodziny. Ale jest przepiękna, bardzo ją lubię i naprawdę się w niej zakocham, jest taka na co dzień, także bardzo Sara, dziękuję za ten prezent. Jest to książka Karoliny Glinieckiej, która właśnie występuje pod Charlie's Mystery i bardzo mi się podoba w ogóle ta książka, jeśli chodzi o grafikę. Nie mam się w co ubrać, co jest tak naprawdę adekwatne bardzo, bardzo do mnie, ponieważ ja te słowa wypowiadam codziennie, gdy stoję przed swoją rano szafą. To jest taki bardziej przewodnik, poradnik po świecie mody i tutaj macie wszystko wypisane, jak na przykład jakieś tam części ubrań się nazywają, ja nawet nie wiedziałam o czymś takim. Są fajne stylizacje, także bardzo fajna książka. Następnie od mojej kochanej Ewci dostałam dwie sukienki. Ewa mnie bardzo dobrze zna, trafiła świetnie w mój gust i pokażę Wam pierwszą. Jest taka cała czarna, tylko tutaj po środku ma taką jakby skórę węża, ale to jest nadal materiałowe. Tutaj ma suwaczek i to jest taka zwykła sukienka, bardzo obcisła tuba przed kolano i co ją fajnie wyróżnia, to to, że ona tutaj po prostu po całej sukience na środku ten taki print właśnie wężowej skóry pięknie podkreśla Waszą sylwetkę, naprawdę jest to przepięknie tutaj uszyte i pokazane i naprawdę świetnie sukienka wygląda. I druga jest również to taka tuba, tylko ta już jest bardziej taka, powiedziałabym, imprezowa, dlatego że jest cała świecąca, cała taka srebrna, również gdzieś do kolana i tutaj plecy ma wycięte. Bardzo mi się podoba i oczywiście bardzo Ewce dziękuję. Następną rzeczą, którą dostałam, była karta podarunkowa do Zary. Zobaczcie, jak nawet karta podarunkowa jest przepięknie zapakowana w takim pudełeczku.
w środku w jeszcze jednej kopertce. Tutaj jest kokardka, no wszystko jest przepięknie zapakowane. Ja uważam, że najlepszym prezentem naprawdę są karty podarunkowe. Ja nie wiem, ja uwielbiam karty podarunkowe i naprawdę jak je dostaję, to się bardzo cieszę, dlatego że akurat teraz jest, mam coś takiego, że właśnie dostałam tą kartę podarunkową, a coś mi się bardzo podoba w Zarze i mogę właśnie sobie za tą kwotę, która jest na karcie, lub dopłacić, czy zostawić, wiecie, tam jeszcze na tej karcie pieniążki i naprawdę to jest moim zdaniem super wyjście. Nie wiem, ja jestem bardzo zadowolona właśnie z kart podarunkowych i uważam, że to jest najlepszy prezent, jeśli osoba właśnie lubi ubrania czy coś takiego i wiecie, że będzie mogła sobie tam coś kupić. Następnie kolejna karta podarunkowa, tym razem jest do H&M-u i tutaj dostałam jeszcze przepiękny naszyjnik. To jest symbol nieskończoności, taki złoty łańcuszek i jak oglądacie trochę YouTube'a, jak się trochę na YouTubie poruszacie, to wiecie od kogo dostałam tą kartę, poruszacie, oglądacie chyba bardziej YouTube'a, to na pewno wiecie od kogo dostałam tą kartę, także bardzo dziękuję, a domyślicie się od kogo dostałam ten prezent. Przedostatni już prezent jest od Magdy Zmiano, ja wam wstawiałam taki wielki karton różowy na Instagrama i tam z tego kartonu ja wam opowiem, bo już nie mam niestety tego kartonu, bo ja to dostałam miesiąc temu i te balony już, które tam były, po prostu straciły swoją objętość, zeszło z nich powietrze i niestety nie mam jak wam już tego pokazać, ale zdjęcie na Insta jest, także tam możecie sobie zajrzeć. Ja otworzyłam to wielkie pudło, wyleciały dwa balony z Helen, było mnóstwo baloników jeszcze takich zwykłych, malutkich, były jeszcze takie jakby konfetti kolorowe. Bardzo mi się podobało to wszystko i było pięknie dopracowane i tutaj były takie dwa pudełka w tym wielkim kartonie i w pierwszym już wam pokażę, były takie, wiecie, papierki, wszystko dopracowane przez Zmiano i dostałam piękną bransoletkę na takim szarym sznureczku z srebrną zawieszką koniczynką i z jednej strony jest moja data urodzenia, a z drugiej Happy 17, także na pewno mi będzie przypominać o tych urodzinach i że dostałam to od Magdy, także bardzo Madzi dziękuję i wszystkim moim przyjaciółkom za te wszystkie prezenty. I drugie pudło jest to SOS na stres. I to pudło było wypełnione słodyczami. Były tam czekolady, były jakieś Dejmy Snacksy, a niestety zostało mi tylko Kinder Bueno i no nie wiem, wszystko zjadłam, no niestety. Były jakieś jeszcze fasolki i nie doczekały się, żeby wam pokazać. A oprócz tego w tym pudełeczku były nasze wspólne zdjęcia. Było 17 takich wspólnych zdjęć. Nawet nie wiedziałam, że my mamy tak dużo zdjęć razem, naprawdę. I każde zdjęcie ma jakąś swoją historię. Tutaj mamy zdjęcie z samochodu, jak jechałyśmy do Poznania z Serafinem, Andym i Asią. Tutaj mamy... Co to jest? A, to jest z Kielc, w nocy, o 12 w nocy, jak wracaliśmy z kina. Tutaj mamy, jak pierwszy raz do Magdy pojechałam w zimę, to chyba było półtora roku temu już. Tutaj mamy również z Poznania, tutaj mamy w kwietniu, jak jechałyśmy na zlot do Hula Hula. Tutaj znowu pierwszy raz, jak byłam u Magdy tutaj z Poznania. Naprawdę mnóstwo fajnych zdjęć i naprawdę ten prezent mnie tak rozczulił. Najlepsza część tego prezentu, naprawdę te przepiękne zdjęcia. I co jeszcze tutaj fajnego było? Na każdym zdjęciu jest napisany cytat z... jest cytat związany z przyjaźnią właśnie. Naprawdę Magda się postarała, bardzo jej dziękuję. Mogę wam przeczytać nawet taki jeden, ten jest chyba jeden z fajniejszych. Czym jest przyjaźń? Tym samym mózgiem ukrytym w dwóch ciałach. Nie wiem, to jest, ja uwielbiam takie właśnie cytaty, jeśli chodzi o przyjaźń i takie rzeczy, na pewno te zdjęcia zawisną u mnie na ścianie i będę sobie przypominać właśnie o tych urodzinach. I ostatni już prezent również jest to karta podarunkowa do H&M-u. Zobaczcie, jakie fajne opakowanie. Naprawdę te karty podarunkowe są ekstra, ja je uwielbiam. To były wszystkie już moje prezenty. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Bardzo dziękuję wszystkim za te prezenty. Wszystkie mi się podobają, naprawdę bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli na moją imprezę urodzinową i Magdy. Mam nadzieję, że wam się również podobało, kto ogląda właśnie ten film. I z wami już się żegnam. Jeśli chcecie zobaczyć jakieś zdjęcia z urodzin, zapraszam was na mojego Instagrama, Facebooka, fanpage'a oraz Aska, może Twitter. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!